Drodzy Państwo, oczywiście to, że 11 listopada, wszyscy wiemy, że setna rocznica, wszyscy wiemy. My o tym pamiętaliśmy przez cały rok, wplatając w nasze najważniejsze wydarzenia właśnie takie momenty, o których mówiliśmy o 11 listopada. Ale tuż przed 11 listopada zapraszamy Państwa na Tydzień dla Niepodległej. I przez ten cały tydzień będzie się coś działo, bo będzie konkurs plastyczny, który właściwie rozpoczynamy już, a zakończenie będzie 7 listopada. I na ten konkurs plastyczny zapraszamy dzieci, młodzież. Technika jest absolutnie dowolna, temat piękny, bo inspiracja setką. No i wszystko jest wiadomo. Możecie namalować, narysować, zrobić kolaż, ewentualnie jakąś instalację inspirowaną setną rocznicą odzyskania niepodległości. W tym samym dniu, ale do południa, będziemy mieć happening i warsztaty biało-czerwone. Więc będą biało-czerwone kwiaty, biało-czerwone chorągiewki, biało-czerwone kotyliony, będziemy malować, będziemy rysować, będziemy też bawić się barwami i godłem narodowym. Mówię bawić w tym sensie, że będziemy tworzyć przepięknie zresztą, więc serdecznie zapraszam wszystkich. Później 8 listopada zapraszam na wzruszający koncert Cały Twój Ojczyzno, koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Żagania z solistami. Będzie jak zawsze pięknie i wzruszająco. 9 listopada zaś jedziemy do Świętoszowa, żeby razem świętować z żołnierzami. I tam w klubie garnizonowym nasze najmłodsze sekcje zaśpiewają podczas uroczystej akademii. A 11 listopada te główne wydarzenia będzie się też bardzo dużo działo, ponieważ zaczynamy od koncertu Dzieci dla Niepodległej. To nasi najmłodsi szprotawianie już się przygotowują, żeby przed Państwem wystąpić i zaśpiewać najpiękniej, zarecytować najpiękniej, jak potrafią, dla Niepodległej. Ale w tym czasie również zapraszamy do kościoła na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny. Będzie troszkę inaczej, bo będzie z nami batalion dowodzenia z Żagania, ten, który jest zawsze. Będzie kompania honorowa, będą poczty sztandarowe ze wszystkich instytucji z terenu gminy, ale będą również nasze zespoły śpiewacze, wszystkie zespoły śpiewacze i zaśpiewają razem z orkiestrą Dentą, Szprotawską Orkiestrą Dentą, więc na pewno ta msza święta będzie wyjątkowa. Po mszy świętej zapraszamy na apel pamięci.